Hallo? Ja, wunderbar, man kann mich gut hören. Ja, ich też Wszystkich pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję za bratu za wprowadzenie. Myślę, że dzisiaj będziemy mówić wspólnie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, opierając się na słowie zapisanym w Biblii. Wczoraj był odczyt na temat znaków czasu. Jeżeli chodzi o oś czasu, pytaliśmy się wczoraj, co zdarzy się w kolejnych etapach historii po tym, jak skończy się czas demokracji. Przepowiedział to Daniel w swojej księdze w rozdziale drugim. Kto nie był na odczycie, może posłuchać wykładu na YouTube. Dzisiaj wieczorem chcemy mówić o znakach na niebie. Przede wszystkim chcemy zastanowić się nad tym, jakie są warunki, by być porwanym. Szczególnie jest to ważne dla nas wierzących, jak możemy wejść do przyszłego królestwa. Zacznę od dwóch wersetów zapisanych w Biblii, które mówią o znakach na niebie. Na pierwszej stronie Biblii jest takie zdanie. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. To pokazuje, że Bóg stworzył słońce i księżyc nie tylko po to, aby wyznaczały czas, ale też po to, aby służyły jako znaki. Ciała niebieskie na niebie są dla nas znakami czasu. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 21 pisze o znaku na niebie, który wskazuje na przyjście Jezusa. Wskazuje on także na ostatni okres historii i będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy i głód i straszne widoki, znaki ogromne z nieba. Bóg posługuje się znakami na niebie po to, aby nam coś powiedzieć. Oczywiście jest to jeden aspekt znaku, ale te znaki są ważne. O znakach na niebie pisze też w Księdze Objawienia, w rozdziale 12. Przeczytajmy werset pierwszy i drugi z Objawienia 12. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i męce rodzenie krzyczała i porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Zastanówmy się dokładnie nad tymi słowami. Czytamy tutaj o kobiecie, która pojawi się jako znak na niebie. Niewiasta ta ubrana jest w słońce. Słońce jest nam znane jako planeta. Pod jej stopami znajduje się księżyc, a na głowie ma koronę z 12 gwiazd. To są te trzy części, które powinniśmy sobie zapamiętać. Kobieta ta jest w ciąży i krótko przed rozwiązaniem i krzyczy w bólach porodowych, rodzi męskiego potomka, który jest porwany do Boga, do Bożego tronu. Zapamiętajmy to. I popatrzmy
narysunek, na którym przedstawione jest niebo, nieboskłon. Możemy sobie troszeczkę przyciemnić pomieszczenie, żebyśmy mogli dokładnie zobaczyć na folii różne punkty, które znajdują się na folii. Jeżeli popatrzymy na folię 23 lipca, to jest niedawno temu to było. Jeżeli popatrzymy na zachód, literka W po niemiecku znaczy Westen, po polsku zachód. Zobaczymy konstelację gwiazd. Zobaczymy planety, na przykład jak Jupitera, Merkurego i kilka innych gwiazd, które teraz nas nie interesują. Jednak pełnią pewną rolę. Wielu z nas wie, że to, że niebo jest usiane różnymi układami gwiazd. Chciałbym je teraz pokazać. Znany nam jest układ gwiazd takich jak na przykład Duży Wóz czy Niedźwiedzica. Jednym z układów gwiazd jest gwiazdozbiór Panny. Jest to taki układ gwiazd, które po połączeniu linią dają obraz Panny. Ponad nią jest układ gwiazd, dokładnie 9 gwiazd, który daje obraz lwa. Są też inne gwiazdy, które w tej chwili nie mają dla nas żadnego znaczenia. Teraz zajmiemy się obrazem Panny. Mamy zatem obraz Panny i kilka innych planet. Co teraz będziemy robić? Teraz będziemy symulować czas, to znaczy będziemy poruszać się w czasie, miesiąc po miesiącu do przodu. Zobaczymy, jak te planety będą kolejno układać się. Przy pomocy specjalnego programu można wszystko dokładnie obliczyć. Będziemy widzieć, jak gwiazdy miesiąc po miesiącu będą się przemieszczać. Punktem początkowym jest 23 lipca 2016. Następnie widzimy datę 23 sierpnia 2016. Jupiter, to znaczy Jowisz, przesunął się na lewo. Widzimy, że pojawia się Wenus i Słońce. Następnie widzimy 23 dalej do września, miesiąca września, Jupiter posunął się dalej na lewo, przybliżył się do Panny. Merkury i Wenus też się przesunęły. Teraz przechodzimy do 23 października, miesiąc później. Nic specjalnego się nie dzieje, tylko to, że Jupiter jeszcze bardziej przybliżył się do Panny. Słońce przesunęło się do dołu. I teraz przechodzimy do listopada. Widzimy, że u góry w ramce napisany jest 0 miesiąc. Dlaczego tak? Dlatego, że w tym miejscu wracam z powrotem. Jupiter, który tak jakby usiadł na ręku Panny, jest w miesiącu, w listopadzie, przekroczył niebieską linię i wszedł w obszar brzucha Panny. Widzimy czworokąt, składa się ze stałych gwiazd, które pokazują obraz Panny. Od 23 listopada widzimy, że przechodzi w obszar brzucha Panny. Dlatego zaczynamy liczyć miesiące od zera. I teraz przechodzimy od listopada do grudnia. Widzimy, że Jupiter, jak widzimy, znajduje się dokładnie w obszarze brzucha Panny. W styczniu przesunął się troszeczkę dalej na dół w obszarze brzucha Panny.
U góry widzimy w ramce drugi miesiąc. Dalej widzimy, że w lutym nic się nie dzieje. Dalej w marcu, jak widzimy, Jupiter przechodzi na prawo. Jupiter przesuwa się na prawo, do góry. W kwietniu przesuwa się trochę do góry, w maju znajduje się na granicy u góry. W czerwcu nie ma zmian. W lipcu nagle przesuwa się do dołu. Sierpień. Co się dzieje w sierpniu? Jak widzimy, jest to dziewiąty miesiąc, licząc od momentu, kiedy Jupiter wszedł w obszar brzucha panny. 23 sierpnia, to jeszcze dla nas oznacza to przyszłość. Co się stanie 23? Jupiter jest w obszarze brzucha panny i pojawiają się inne planety nagle u góry. Pojawia się Mars, Merkury, Księżyc i Słońce. Teraz zobaczymy następną i ostatnią folię, ważną dla nas, mianowicie 23 września 2017. Co zdarzy się wtedy? Wracam z powrotem między 23 sierpnia a 23 września. Popatrzmy na Jupitera. Jupiter wychodzi. Wychodzi na dół. W kierunku Księżyca. Jak widzimy tu na tej obrazie. Jupiter wyszedł z obszaru brzucha panny. Dokładnie między 23.8 a 23.9. To znaczy w dziewiątym miesiącu plus 2 tygodnie. Czy ta liczba jest nam znana? Jupiter znajdował się dokładnie 9 miesięcy i 2 tygodnie w obszarze brzucha panny, a potem opuścił obszar brzucha panny 23 września, może wcześniej, kilka dni przed 23 września wyszedł z obszaru brzucha. To nie jest wszystko. W tym dniu planety ułożone są w szczególny sposób. Wenus, Mars i Merkury ustawiły się w linii prostej. I co one tam robią? Te trzy planety tak są ustawione, że lew, który składa się z dziewięciu stałych gwiazd, nagle otrzymuje trzy dalsze planety. Wydaje się, że ich układ tworzy koronę na głowie panny. Ile mamy planet? Mamy 9 gwiazd plus 3 planety dają liczbę 12. Mamy koronę z 12 gwiazd na głowie panny. Możemy sami policzyć, że jest 12 gwiazd. Normalnie lew składa się z 9 stałych gwiazd. Ale 23 września, dzięki specyficznej konstelacji gwiazd, na głowie panny utworzy się korona z 12 gwiazd. Następnie widzimy to, że kobieta ma na ramionach słońce. To znaczy, że jest oblaczona w słońce, tak jakby miała na ramionach płaszcz. Tak kobieta założyła na siebie słońce. A gdzie znajduje się księżyc? Księżyc znajduje się dokładnie pod stopami panny. Mamy więc następującą sytuację. Mamy pannę, niewiastę, która ma na głowie 12 gwiazd, ubrany w słońce. Pod jej stopami jest księżyc i przez 9 miesięcy miała w obszarze brzucha Jupitera.
Teraz Jupiter znajduje się na dole. Wyszedł z obszaru brzucha panny, tak jakby to wskazywało na rozwiązanie, poród. To musi dać nam wiele do myślenia. Może pomyślemy, że taka konstelacja gwiazd jest częstym zjawiskiem, ale niestety muszę temu zaprzeczyć. Tak nie jest. Ostatni taki układ gwiazd miał to, że kobieta miała słońce, ubrana była w słońce i księżyc był pod stopami. Taki układ gwiazd miał miejsce około 6 tysięcy lat temu. To długi okres czasu. To oznacza, że taka konstelacja zdarzy się co 6-7 tysięcy lat. Fakt, że 23.09.2017 roku będzie taki układ, pokazuje, że słowo zapisane w 12 rozdziale Księgi Objawienia wypełni się. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co nas czeka we wrześniu 2017. Wypełnią się słowa Księgi Objawienia, które wcześniej przeczytaliśmy. Na niebie pojawi się taki obraz. Zobaczymy to. Gdybyśmy mieli teleskop i stanęli w odpowiednim miejscu Ziemi, zobaczylibyśmy to. Ale gołym okiem trudno będzie to zobaczyć. Dzięki technologii i technice obecnych czasów możemy to zobaczyć. To oznacza, że słowa zapisane w 12 rozdziale Księgi Objawienia wypełnią się. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Po pierwsze, to nie oznacza, że 23 września 2017 nastąpi koniec świata albo że będzie porwanie. Nie o to tu chodzi. Ale to wskazuje na to, że drugie przyjście Jezusa jest bardzo, bardzo bliskie. Bóg daje nam ten znak, a żebyśmy wiedzieli, że Pan Jezus przyjdzie za 100 albo za 200 lat. Ale wiemy, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. To jest ten znak, jest po to, abyśmy się przygotowali na powtórne przyjście Pana Jezusa. Musimy przygotować się do tego. Jest to bardzo ważne po to, abyśmy nie byli zaskoczeni wydarzeniami, które będą działy się na ziemi. Nie chcemy być zaskoczeni. Chcemy przygotować się. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ten obraz nie wskazuje na Marię z dzieckiem Jezusem. Niektórzy myślą, że tu chodzi o Marię, która rodzi Jezusa. Jednak tak nie jest. Księga Objawienia nie opisuje początku Ewangelii, ale koniec czasu. W Księdze Objawienia czytamy nie o początku Ewangelii, a o końcu tego czasu. Ponadto wiemy, że Jezus po urodzeniu nie został porwany. Nie, Pan Jezus żył 33 lata na ziemi, a potem został ukrzyżowany. Maria po rozwiązaniu nie uciekła na pustynię na 1260 dni, o czym pisze w 12 rozdziale Objawienia, Księgi Objawienia. W Ewangeliach też nie czytamy o tym, że Maria uciekła na pustynię. Nie czytamy także o tym, że
kiedy urodzi się Jezus w niebie, toczyła się walka między aniołami. O tym nie pisze też w Ewangeliach. W Księdze Objawienie pisze o walce w niebie, która toczyła się wtedy, kiedy został porwany męski potomek. W tym samym rozdziale, w 12 rozdziale pisze o męskim potomku w liczbie mnogiej, nie w liczbie pojedynczej. O nim się mówi, że panuje laską żelazną nad narodami. Wiemy, że tu nie chodzi o Jezusa, ale chodzi o ludzi, którzy później będą panować nad narodami laską żelazną. Możemy przeczytać o tym w Księdze Objawienie w rozdziale 2, 26. Jeżeli ten obraz nie wskazuje na Marię Jezusa, to na kogo? Dlatego jeszcze raz popatrzmy na obraz Panny. Widzimy gwiazdy u góry, Słońce widzimy, Jupitera i Księżyc. Teraz powinniśmy zastanowić się nad tym, kogo przedstawia kobieta, jeżeli chodzi o duchowe znaczenie. Co Biblia chce nam pokazać przez ten obraz? Jeżeli Panna nie jest Marią z Jezusem, to musi być to coś innego. To coś wskazuje na porwanie. Czytaliśmy, że męski potomek zaraz po urodzeniu został porwany. Co to znaczy? Musimy jeszcze raz przypatrzyć się obrazowi i wyjaśnić go w oparciu o Biblię. Zaczynamy od 12 gwiazd nad głową Panny. One wskazują na czas tak zwanych patriarchów, praojców, z czasu przed przekazaniem zakonu przez Mojżesza. Niektórzy z nas na pewno znają imię Abla, który był męczennikiem. Znamy też Noego. Noe znany jest z tego, że zbudował Arkę, Abrahama, Abraham, Izaak, Jakub. To nasi praojcowie. Biblia określa ich jako 12 gwiazd. Osoby te były wyjątkowe w czasach, w których żyły. Oprócz Noego w czasie jego życia nie było żadnego światła poza Noem. Tylko on był gwiazdą. To jest wyraźne, to jest znane. Podobnie było z innymi w każdym swoim czasie. Wyraźnie pisze o tym w Biblii. Popatrzmy na okres od czasu Mojżesza i zakonu do pierwszego przyjścia Pana Jezusa. To był okres Starego Przymierza. Dlaczego został użyty obraz Księżyca? Księżyc odbija słońce, promienie słońca. Tak samo jest w przypadku Starego Przymierza. Ono odbija światło rzeczywistości. To, co jest napisane w zakonie, jest tylko cieniem tego, co jest w Nowym Przymierzu, czyli Jezusa Chrystusa. Dlatego Biblia pisze o Księżycu jako okresie Starego Przymierza. Odpowiedziałem na to, czym jest Słońce. Słońce wskazuje na okres Nowego Przymierza. Dlaczego? Kiedy Jezus przyszedł na ziemię przed 2000 lat, on był określany jako wschodzące słońce. Czytamy o tym w Ewangeliach i w Księdze Malachiasza. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, wzeszło słońce, bo On jest słońcem sprawiedliwości. Dlatego Księżyc odbija tylko to, co jest rzeczywistością, mianowicie odbija Jezusa. Słońce wskazuje na czas Nowego Przymierza. A jeżeli chodzi o męskiego potomka, męski
Potomek jest opisany w Biblii jako silniejsza część, czyli zwycięzca. Dlaczego silniejsza część? Biblia mówi o tym, że męski potomek to synonim potomek silniejszy. Kobieta jest określana jako słabsza część. Pisze o tym w Biblii od początku do końca. Dlatego kobieta jest obrazem całego ludu Bożego ze wszystkich okresów czasu. Kobieta symbolizuje cały lud Boży, poczynając od Abla aż do dnia dzisiejszego i tych, którzy przyjdą po nas i będą należeli do Jezusa. Kto dzisiaj w Nowym Przymierzu należy do ludu Bożego? Przeczytajmy Ewangelię Marka 16:16. Kto uwierzy i oszczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ten werset wyjaśnia, kto należy do ludu Bożego. Jeżeli ktoś chce należeć do ludu Bożego, to musi uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, że umarł za nas i zmartwychwstał. Jeżeli uwierzy, to musi dać się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy należy do ludu Bożego. Wiara plus chrzest prowadza nas do ludu Bożego. Popatrzmy sobie teraz na folię, o której przeczytamy, co jest zdecydowaną większością i resztką. Większość ludzi, którzy należą do ludu Bożego, a których symbolizuje kobieta, jest słaba. Słaby to nie oznaczy, że ktoś jest słaby fizycznie, ale słaby jest ten, który w podążaniu, w posłuszeństwie Bogu i w pełnieniu woli Bożej. Silna jest mała resztka ludu Bożego. Symbolizuje ją męski potomek. Tych ludzi Biblia nazywa zwycięzcami. Wygląda to tak, jak duża kobieta i mały męski potomek w jej ciele. Kiedy popatrzymy na proporcje między nimi, to większość jest słaba, a mała cząstka, która należy do kobiety, jest silna. Zasada jest taka, że wśród ludu Bożego jest wielka grupa tych, którzy są słabi. W Biblii jest na to wiele przykładów. Na przykład, kiedy w 600 roku przed Chrystusem Bóg wzywał swój lud, aby wyszedł z niewoli babilońskiej i powrócił do Jeruzalemu, co się stało? Tylko resztka poszła za głosem Boga. Większość pozostała w Babilonie. Nie wyszła. Pisze o tym w księdze Ezdrasza w rozdziale 2. Tam pisze, kto i ilu wyszło z Babilonu. To jest przykład tej zasady. Innym przykładem jest początek Kościoła w okresie Nowego Testamentu. Na początku, kiedy Pan Jezus po 3,5 roku służby wśród ludzi został ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, pozostało tylko 120 osób wiernych. Spośród tysięcy ludzi, którym pomógł Jezus, których nauczał, krótko po niebowstąpieniu, w czasie Zielonych Świąt było około 120 osób. Gdzie byli pozostali? Oni byli słabi. Silnych, którzy poszli dalej za Jezusem, było tylko 120 osób. Kolejnym przykładem jest Paweł. Paweł przez kilkanaście lat
wiele służył, ale w końcu został uwięziony. Napisał do Tymoteusza, że wszystkie zbory w Azji opuściły go. Wszystkie zbory go opuściły. Co się stało? Według tej zasady duża kobieta była słaba, a tylko resztka dalej szła drogą Bożą. Dalsze przykłady są opisane w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia. W Objawieniu 2 i 3 pisze o zwycięzcach. Bóg mówi do każdego zboru. Do każdego zboru Bóg mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Dalej mówi, kto zwycięży, temu dam to i to i to. Sami możecie o tym przeczytać. To oznacza, że w czasie Nowego Testamentu, kiedy było wiele zborów, została tylko mała cząstka w Kościele, która szła za Jezusem. Mówimy tu o wierzących, a nie o niewierzących. To byli ludzie, którzy szli za Jezusem. Większość zaś nie poszła za Nim. To nie oznacza, że oni odeszli od wiary. Nie. Oni należeli do słabej części. Nie chcieli iść za Bogiem, aby osiągnąć cel. Teraz przeczytam słowa z Objawienia, z Księgi Objawienia 3, w wersecie 10. Czytamy o zwycięzcach. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Tutaj Pan Jezus mówi do Kościoła, do zwycięzców, że dla zwycięzców jest nagroda. Tym, którzy należą do silniejszej części, którzy zachowali słowo, Bóg da nagrodę. Co oni, jak zostaną nagrodzeni? Oni będą zachowani przed godziną próby, która przyjdzie na cały świat. Godzina próby, która przyjdzie na cały świat, to ostatnie 3,5 roku obecnego czasu. Czyli będą uratowani przed wielkim dniem gniewu Bożego. Inni nazywają ten okres wielkim uciskiem. Nie wszyscy będą porwani, tylko resztka. Uratowana będzie tylko resztka, zwycięzcy. Tak jak męski potomek, który zaraz po urodzeniu został porwany do tronu. Niewiasta nie została porwana, ale musiała uciekać na pustynię. Ten werset mówi o tym, że ci, którzy zachowają słowo o tym, aby wytrwać, ci będą porwani przed wielkim dniem gniewu Bożego. Będą to tylko zwycięzcy i resztka. Natomiast duża część ludu Bożego będzie musiała zakosztować gniewu Bożego. Tak, jeżeli będą porwani tylko zwycięzcy, to większość pozostanie. To jest fakt, który możemy udowodnić na podstawie Słowa Bożego. Na czas wielkiego ucisku, który będzie trwać 3,5 roku, wielu chrześcijan pozostanie na ziemi. Decydujące pytanie brzmi, co musimy przezwyciężyć? Mówiliśmy o tym, że zwycięzcy to tylko mała część, ale musimy wiedzieć, że jeżeli dzisiaj jesteśmy chrześcijanami i należymy do ludu Bożego, to co musimy przezwyciężyć? Jak widzimy, są pewne warunki porwania i wejścia do Królestwa Bożego. Chciałbym przeczytać kilka wersetów
z Księgi Objawienia, z rozdziału drugiego i trzeciego, aby pokazać, co musimy przezwyciężyć. Bo tam przeczytamy, co musimy przezwyciężyć. Pierwsza rzecz, o której czytamy w Objawieniu 2 i 3, o której czytamy, to utrata pierwszej miłości do Chrystusa. Pan Jezus mówi w Objawieniu 2, 4, 5, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z Jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. To są słowa Jezusa, skierowane nie do niewierzących, tylko do wierzących. Są to słowa skierowane do zboru w Efezie. Pan mówi do nich, porzuciliście pierwszą miłość. Porzucić to zrobić coś w sposób aktywny. Nie stracili miłości, tak jak gubi się na przykład klucze, ale aktywnie zrezygnowali. Co to znaczy? Świadomie zwrócili się ku innym rzeczom zamiast ku Jezusowi. Musimy sami siebie zapytać, czy nasza miłość do Chrystusa ma konkurenta? Jak wygląda sprawa z pracą, rodziną, czasem wolnym, hobby, środowiskiem? Czy jest coś ważniejsze niż miłość do Chrystusa? Jeżeli Jezus coś powie, to czy najpierw zastanowię się, co to mi da? Albo powiem, że Jezus jest moją pierwszą miłością i decyduję się na Chrystusa. Musimy przezwyciężyć. Jeżeli tak nie będzie, to nie będzie dobrze. W Biblii pisze, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Oblubienica Chrystusa nie może stać się wszetecznicą. Jeżeli mam wiele zainteresowań, to nie oznacza to nic dobrego. Jaki może być tego wynik? Jeżeli ktoś nie upamięta się, to będzie tak jak ze zborem w Efezie. Świecznik zostanie poruszony. To stało się w pierwszym stuleciu po Chrystusie. W tym czasie było dużo zborów, ale wyrzekli się pierwszej miłości. Inne rzeczy były ważniejsze. Efektem było to, że Jezus wywrócił świecznik. W końcu zginęły wszystkie zbory. To nie oznacza, że zniknęli chrześcijanie albo budynki. One były, ale nie było świecznika. Świecznik jest jasnym świadectwem w świecie. I Pan Jezus przewrócił go. Może jest budynek, może przychodzą jeszcze ludzie, ale tam nie ma świecznika. Jest poruszony. To nie jest dobra nowina. Drugą rzeczą, którą musimy przezwyciężyć, jest świat. W Objawieniu 2 Jezus mówi, wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Czy możemy sobie to wyobrazić, że Jezus do chrześcijan mówi, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Wiemy, że tron szatana to świat. Tam mieszka szatan. Co się stało? Zbór pomieszał się ze światem. Świat konkuruje z Jezusem. Przyjrzyjmy się piramidzie hierarchii.
Na przykład wiemy, że w firmie, w której pracujemy, jest hierarchia. Jest zarząd, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy. Tak jest w każdej firmie w świecie. Ale z czasem, na przełomie kilkuset lat, coś się stało w Kościele. Hierarchia wkradła się do zborów, do Kościoła. Nagle pojawi się papież, kardynałowie, biskupi, kapłani, diakoni, laicy. Na tym przykładzie widzimy pomieszanie zborów ze światem. Rzeczy, które należą do świata, wkradły się do Kościoła. W wielkich kościołach jest hierarchia. Dlatego Pan Jezus mówi, mieszkasz tam, gdzie jest tron szatana. To nie jest ani pochwała, ani cześć. Innym przykładem jest współczesna muzyka rockowa, na przykład. Na ulicy widzimy pełno ludzi, którzy mają w uszach słuchawki i słuchają muzyki. Obojętnie, co to jest. Co się stało z czasem? Kościół chrześcijański, aby przyciągnąć młodych ludzi, wprowadza zespoły rockowe. W końcu Kościół staje się kościołem rockowym. To jest pomieszanie z światem. Jezus tego nie lubi. Musimy przezwyciężyć. To jest pomieszanie ze światem. Tam, gdzie jest tron szatana. Następnym punktem to uczynki Nikolaitów. W objawieniu 2:6 czytamy, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Tak mówi Jezus. Kto, czy ktokolwiek, kiedykolwiek słyszał, żeby Jezus powiedział nienawidzę. Ja słyszałem, że On nas kocha. Czy ktoś słyszał, żeby Jezus powiedział nienawidzę? W objawieniu 2, wersecie 6 czytamy o tym. Oczywiście, On nie nienawidzi ludzi, ale nienawidzi uczynków. Jakie to są uczynki Nikolaitów? Nikolaici to słowo, które składa się ze słów Nikos, które oznacza zdobywać, zwyciężać, laosłów, lud. To są ci, którzy panują nad ludem Bożym. To jest system klerykalny, kler i laicy. Dzisiaj to wygląda tak, że jeden głosi kazanie, a reszta słucha. Po wysłuchaniu kazania idą do domu, potem znowu słuchają, idą do domu i tak dalej. Pan Jezus nienawidzi czegoś takiego. Jeżeli dzisiaj jest odczyt, my siedzimy i słuchamy, ale Pan Jezus tego nienawidzi. Jeżeli tak wygląda nasza modlitwa do Boga i nasza służba, którą wykonujemy każdego tygodnia, to są uczynki Nikolaitów. W Słowie Bożym pisze, że wszyscy wierzący są kapłanami. Wszyscy. Aby zostać kapłanem, trzeba wierzyć, nawrócić się i ochrzcić. Jeżeli tak się dzieje, to taki ktoś staje się kapłanem. Nie ma innych warunków. Wszyscy wierzący powinni być kapłanami. O tym pisze w Biblii. Jeżeli widzimy, że służy tylko jeden, to Jezus powie, ja tego nienawidzę, ja tego nie chcę. Chcę, aby wszyscy byli aktywni, aby wszyscy służyli Bogu, tak jak pisze w Jego Słowie. Jeżeli chcemy przezwyciężyć, a chcemy, to musimy przezwyciężyć uczynki Nikolaitów tak, aby stać się kapłanami. Najważniejsze jest to, aby każdy z nas pytał Pana, Panie Jezu,
jak mam Tobie służyć jako kapłan? Jeżeli chcemy przezwyciężyć, to trzeba postawić sobie takie pytanie. Jeżeli nie będziemy pytać, to będziemy dalej siedzieć w ławce. W Księdze Objawienia 2, werset 14 pisze o nauce Balaama. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który naucza Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną, ofiarowaną, uprawiali nierząd. W Biblii pisze, że Balaam był prorokiem, który prorokował za pieniądze. O tym pisze też Piotr. Balaam kochał zapłatę za czyny nieprawe. Piotr pisze o tym, o zapłacie za czyny nieprawe. Jak często widzimy ludzi, którzy służą za pieniądze. Wygłaszają w niedzielę słowo, w końcu głoszą słowo Boże za pieniądze. Można sobie za nie zbudować piękną willę, jak to uczynił pewien pastor w Stanach Zjednoczonych. Problemem w całym tym systemie jest to, że ten, który dostaje pieniądze za to, co mówi, nie głosi prawdy Bożej, ponieważ może mówić tylko to, czego chce słuchać ten, którym zapłaci. Biada, jeżeli powie coś innego. Wtedy zostanie zwolniony. Biblia określa to jako czyny nieprawa. Jeżeli chcemy służyć Bogu, to służymy Mu dobrowolnie, bo nasze serce jest dla Boga, któremu chętnie służymy i nie spodziewamy się, że coś za to otrzymamy. Czy to będą pieniądze, czy uznanie, czy cokolwiek innego. Zapłata powinna przypominać nam dzieła Balaama. Koniecznie musimy to przezwyciężyć. Do czego to prowadziło w historii Kościoła? Do Izabel. W Objawieniu 2.20 czytamy, lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. To szczyt systemu. Najpierw zbór miesza się ze światem, potem pojawia się nikolaityzm, następnie nauka Balaama, czyli opłata za czyny nieprawe. Izabela, o której czytamy, to Babilon. To nic innego jak wszetecznica Babilon. Jezus mówi, że ona ukrywa głębiny szatańskie. O tym pisze w Księdze Objawienia 2.24. Wszetecznica Izabel to rzymski katolicyzm, który ukrywa szatańskie głębiny. Wszystkie rytuały, praktyki, całą tajemniczość zawarte w nim nauki określa Jezus jako głębiny szatańskie. W końcu Izabel staje się Babilonem, wielką wszetecznicą. Możemy dokładnie przeczytać opis tej niewiasty zawarty w Księdze Objawienia w 17. W objawienie czytamy, co mamy zrobić, aby przezwyciężyć. Pisze o tym w rozdziale 18, wersecie. W objawieniu 3, 2 Jezus mówi, masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. To nie jest komplement. Może na drzwiach kościoła jest jakiś szyld z napisem jego nazwy. Ale szyld nie oznacza, że kościół jest duchowy i żywy. Szyld o niczym nie mówi. My potrzebujemy czegoś innego. Abyśmy żyli, potrzebujemy życia Chrystusa. Dla Boga jest ważne. Problemem zboru w Sardes było to, że nie osiągnęli doskonałości. Co to znaczy? To znaczy, że zatrzymali się na pewnym etapie. Nie chcieli
niczego więcej. Słyszeli dużo, podobnie jest wtedy, kiedy ludzie wierzący siedzą w jakimś kościele 5-10 lat, biada, kiedy przychodzi coś nowego. Nie mogą tego przyjąć. Wynikiem jest duchowa śmierć. Jest to tak, jakbyśmy stali się obojętni dla życia Chrystusa. W końcu zbór pozostaje w tradycji i w tym, co stare. Nie może wyjść z tradycji, bo ona więzi ludzi. Jest tak, jak w zamkniętym kręgu. Znamy to dobrze i wiemy, o co chodzi. W niedzielę idziemy na nabożeństwo. Śpiewamy, słuchamy kazania, idziemy do domu. Co dalej robimy? Następną niedzielę znowu idziemy na nabożeństwo, śpiewamy, słuchamy kazania, idziemy do domu. I dalej? Ile razy jeszcze mam to powtórzyć? 1, 2, 3, 40 lat. 40 lat. Dlaczego? Jest to wiek jednego pokolenia. 40. Nie mówię, że nie mamy w Dniu Pana iść na społeczność. Nie uważam tak. Uważam, jeżeli będziemy uwięzieni w tym cyklu i nie będziemy gotowi na to, by lepiej poznać Pana. Paweł pisze, że mamy podążać za Panem. Jeżeli tak nie będzie, to będziemy złymi sługami. Może Pan chce, abym poznał coś nowego, ale ja nie będę w stanie tego przyjąć, bo jestem złapany przez to, co robiłem przez 40 lat. Jeżeli jednak spróbujesz coś innego, to napotkasz na problemy i trudności. Ostatecznie w końcu będziemy tkwić głęboko w tradycji, a to będzie oznaczało duchową śmierć. Tak jak Pan Jezus mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ostatnim przykładem jest bycie letnim, ani zimnym, ani gorącym, tylko letnim. Pan Jezus mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Tak mówi Jezus. Ktoś letni, to ktoś, kto nie jest ani gorący, ani zimny. Nie wiadomo, co jest gorące, co zimne. W końcu jest letnie. Ilu ludzi wśród ludu Bożego jest letnich? Nie są zimni, także wszystko odrzucają, co Pan Jezus zrobił, ani też nie są gorący, płonący dla Chrystusa. Są obojętni. Trochę wygodni. I w końcu, co Pan Jezus zrobi z takimi ludźmi? Czytamy, że Pan ich wypluje. Greckie słowo wypluć nie jest ładne, oznacza zwymiotować. Jest to tak, kiedy coś zjemy, nie możemy tego strawić. Wtedy trzeba to zwymiotować. Może wydaje się nam, że tak jest dobrze. Pójdźmy na kompromis. Może dobrze jest coś zrobić, ale to nie będzie smakowało Jezusowi Chrystusowi. On takiego pokarmu nie lubi. A jak to jest duchowym pokarmem, który otrzymujemy podczas naszych społeczności? Czy jest świeży pokarm, czy stary, zleżały, letni, a nawet może zepsuty? Po takim pokarmie zwykle boli brzuch. To wszystko pokazuje problemy Laodycei. Byli tam ludzie pyszni, zadowoleni z siebie, obojętni. Myślę, że trudno nam zrozumieć, iż ten opis dotyczy ludzi wierzących z Laodycei. Dlaczego są zarozumiali? Uważają, że wszystko wiedzą. Kiedy słyszą coś, co nie pasuje do
koncepcji, to nie przyjmują tego. W końcu mówią, wiem, znam to. Może słyszymy coś, co pobudza naszego ducha, dotyka, ale po 3-4 dniach o wszystkim zapominamy. Na początku było to gorące, ale jeżeli ktoś przyjdzie z wiadrem zimnej wody i coś powie, i w końcu, jeżeli ktoś coś powie, w końcu nie masz ochoty biec za Panem. To, co widzieliśmy wcześniej o Panu, nagle nie jest już ważne. To, co zobaczyliśmy u Pana. Laodycea też dużo wiedziała. Problem ludzi w Laodycei było to, że mieli dużą wiedzę o Biblii, mieli prawdziwe poznanie, ale nie mieli prawdziwej rzeczywistości Chrystusa. I dzisiaj jest to wielki problem wśród ludu Bożego. W głowie mamy dużo wiedzy. Możemy dyskutować, mamy własne zdanie, ale brak nam rzeczywistości Chrystusa w naszym życiu. A to jest to, co będzie się liczyć, kiedy Pan przyjdzie. Kiedy Pan przyjdzie, nie będzie pytać, co jest napisane w Ewangelii Jana w 3:16 wersecie o tym, że tak Bóg umiłował świat i tak dalej. Pan na pewno zapyta, ile rzeczywistości mógł w nas wbudować Chrystus. O to zapyta. To jest tak, jak z wagą, na którą wkłada się odważniki. Kiedy coś jest dalekie, to nie jest dobrze. Potrzebujemy istoty Chrystusa, a nie tylko poznania. Jeżeli trzymamy się tylko poznania, to musimy to przezwyciężyć. Musimy powiedzieć, Panie Jezu, chcę poznać rzeczywistość. Chcę osobiście iść za Nim. Ja chcę wiedzieć, co On dzisiaj robi, aby to działało w moim życiu. Jeżeli tak nie będzie, to w głowie będzie tylko poznanie i nie będzie żadnego efektu. Zostaniemy Laodyceją i w końcu Pan nas wypluje, a tego nie chcemy. Dlatego teraz podsumujmy. Jezus wkrótce przyjdzie. Jest to dobra wiadomość, którą powinniśmy sobie dobrze zapamiętać. Na foliach widzieliśmy znaki przyjścia Pana. Nie myślmy, że to będzie jeszcze trwało kilkanaście lat. Nie, czas jest krótki. Jezus przyjdzie. Najpierw musimy uwierzyć i ochrzcić się w Jezusa, w Pana. Wtedy będziemy należeć do ludu Bożego. Ale to nie wystarczy. Nie myślmy, że jeżeli uwierzymy, ochrzcimy się, to już będziemy doskonali i pójdziemy do nieba. To nie jest takie proste. Słyszeliśmy, że tylko resztka zostanie porwana. Większość nie. Większość jest, to są ludzie wierzący i ochrzczeni. Musimy jeszcze przezwyciężyć. Tylko zwycięzcy będą porwani. Widzieliśmy, że musimy jeszcze dużo przezwyciężyć. A to oznacza, że życie Chrystusa w nas i że Pan Jezus zostanie w nas ukształtowany. W liście do Rzymian 8 czytamy, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, Chrystus. Jeżeli Pan Jezus żyje w nas, to może uczynić nas zwycięzcami, ale my musimy z Nim współpracować. Musimy współpracować z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy letni albo zimni i nie będziemy należeć do zwycięzców, kiedy Pan przyjdzie. Dlatego zachęcam wszystkich, abyśmy starali się zostać zwycięzcami.
dobrze być wierzącym. Chwała Panu za to i cieszę się, że jesteśmy nowo narodzonymi. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie jest narodzony na nowo, to niechaj tak, to niech jak najszybciej przyjmie Pana. Jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, musimy przezwyciężyć, musi być do Chrystusa. Prośmy Pana, aby uczynił nas zwycięzcami, abyśmy należeli do resztki, która będzie porwana, kiedy Pan przyjdzie. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Chcę należeć do resztki, która będzie porwana, kiedy Pan przyjdzie.